Obraz pod tytułem Sąd Parysa został namalowany w 1639 roku. Autorem tego obrazu jest Paul Rubens. Urodził się on 28 czerwca 1577 roku w Siegen, a zmarł 30 maja 1640 roku. Był szóstym siedmiorga dzieci Jana Rubensa. Jego ojciec zmarł, gdy miał 10 lat. Wtedy cała rodzina przeniosła się do Antwerpii. Jego z najwybitniejszych dzieł jest Pokłon Trzech Króli, Opłakiwanie Chrystusa oraz Adam i Ewa. Obraz nawiązuje do historii mitycznej, w której to na bardzo ważne przyjęcie nie została zaproszona bogini niezgody Eris. Aby zemścić się i wywołać spór, przybyła na ucztę nieproszona i rzuciła na stół jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Spór, do kogo miało należeć jabłko, miał rozwiązać Parys, wybierając spośród Ateny, Afrodyty i Hery. Dzieło posiada dwa plany. Na pierwszym z nich, w półcieniu, znajdują się mężczyźni, natomiast na drugim oświetlone kobiety. Obraz namalowany został w ciemnych i stonowanych barwach. W lewej części obrazu znajduje się siedzący na pniu Parys. Jest on zamyślony, gdyż nie wie, którą z bogini ma wybrać. W ręce trzyma swój atrybut, czyli laskę. W tle pasą się owce, a obok niego znajduje się pies, który być może pomaga mu w jego codziennym obowiązku, czyli pilnowaniu owiec. Za Parysem stoi Hermes, czyli posłaniec bogów. Możemy rozpoznać go po jego charakterystycznej czapce i butach ze skrzydełkami. W swojej lewej wyciągniętej dłoni trzyma jabłko, które jest przedmiotem całego sporu. Na jego twarzy maluje się skupienie. Po lewej stronie stoi Atena, czyli bogini mądrości i wojny. Jej nagie, krągłe ciało okrywają zwiewne szaty. U jej stóp leży hełm, zbroja i tarcza. Spod czerwonego materiału możemy zobaczyć symbol jej mądrości, czyli sowę. Atena jest ustawiona w takiej pozie, aby swoimi wdziękami wywrzeć na Parysie jak najlepsze wrażenie. Kolejną postacią jest Afrodyta, czyli bogini miłości i piękna. Wskazuje na to amorek z łukiem i strzałami na plecach, stojący u jej boku, a także malutki kupidyn, który nakłada na głowę bogini wianek z kwiatów. Nagość Afrodyty została zakryta zwiewnymi szatami. Na jej twarzy maluje się duma. Możemy domyślać się, że ona także liczy na miano tej najpiękniejszej. Po prawej stronie prezentuje się Hera, czyli bogini ogniska domowego. Jest ona ostatnią z trzech kandydatek na najpiękniejszą. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to w ciemności widać królewskiego ptaka, czyli pawia. Jest on charakterystyczny właśnie dla tej postaci. Hera jako jedyna prezentuje swoje wdzięki tyłem do odbiorcy. Jej nagie ciało okrywa jedynie jasny materiał. I tu możemy się dowiedzieć, że każda z trzech postaci oferowała pasterzowi inne dary, aby go przekupić i zyskać miano najpiękniejszej. Hera powiedziała, że uczyni z Parysa niesamowitego władcę, który będzie władał wieloma narodami. Atena z kolei obiecała, iż jeśli Parys wybierze właśnie ją, ona ofiaruje mu mądrość, jakiej nikt na tym świecie nie posiada. Afrodyta natomiast obiecała, iż zdarzy się, że Parys pozna najpiękniejszą i najcudowniejszą kobietę na tej ziemi, Helenę. Parys zdecydował się wybrać właśnie Afrodytę i to jej podarować jabłko. Afrodyta później spełniła swoją obietnicę i Parys zdobył Helenę. Obraz jest dynamiczny, na co wskazują pozy przedstawionych postaci, rozwiane szaty oraz napięta sytuacja wywołana koniecznością wyboru Parysa. Obraz Paula Rubensa jest bardzo ciekawym dziełem. Zawiera w sobie interesującą historię i trzyma oglądającego cały czas w napięciu, gdyż towarzyszą nam emocje związane z wyborem Parysa.